Jeśli potrzebujecie kolejnej zachęty, aby nie pić z plastikowych butelek, to zapraszam na dzisiejsze wideo. Cześć, mam na imię Ania i moją karierę na YouTube rozpoczęłam od waste'owych treści, więc niejako czuję się jak ekspert w tym temacie. Mikroplastiki, nanoplastiki, o co w tym wszystkim chodzi? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Hof. nie mają oni nic wspólnego z plastikiem, produkują ze skóry z recyklingu, czyli Mega Zero Waste. Bardzo polecam Wam ich produkty, ja sama jestem właścicielką ich cyckonerki już od dwóch, trzech, trzech lat. I powiem Wam szczerze, mega jestem zachwycona, mega pięknie nadal wygląda, teraz wysłałam ją na renowację. Więc oczekuję jak tylko do mnie wróci, bo bardzo, bardzo za nią tęsknię. A tymczasem pamiętajcie, że możecie korzystać z mojego kodu rabatowego, jeśli będziecie coś u nich kupować. No i zapraszam już na to wideo. Słuchajcie, pojawiło się badanie, które jasno mówi: jednolitrowa butelka wody może zawierać nawet 240 tysięcy cząsteczek nanoplastików. 240 tysięcy cząsteczek to jest ilość, której nie jestem w stanie sobie za bardzo wyobrazić. 5, 10, 15, 50, 100, nawet 1000, ale 240 tysięcy to w jakiś tam sposób przechodzi trochę moje ludzkie pojęcie. A okazuje się, że 240 tysięcy cząsteczek takich nanoplastików uwalnia się do wody z plastikowej butelki, od tak po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że ta butelka z wodą wchodzi w kontakt. Nie wiemy, jakie są konsekwencje zdrowotne tego typu sytuacji. Badania sugerują, że te cząsteczki mogą przenikać do naszych narządów wewnętrznych. Wiemy, jaki wpływ na nasze ciało ma plastik i mikroplastiki, więc powiem Wam szczerze, nie spodziewałabym się zupełnie niczego dobrego. Nanoplastyczki to małe cząsteczki plastikowe, które mają wielkość mniejszą niż mikron. Tutaj warto powiedzieć, że włos ludzki ma wielkość 83 mikronów, w związku z tym mikron to jest bardzo mikronowy kawałeczek czegoś i też właśnie w związku z tym są one niezauważalne okiem ludzkim. Poprzednie badania bardzo często wspominały o mikroplastikach. O mikroplastikach tutaj na kanale mówiliśmy przede wszystkim w sytuacji prania, ponieważ różnego rodzaju akry akryle, poliestry i tak dalej te mikroplastiki do wody mogą uwalniać i to jest olbrzymi problem z punktu widzenia środowiskowego, bo potem zwierzęta to jedzą, potem my pijemy w wodzie i tak dalej i tak dalej. Mówi się, że takich mikroplastików człowiek w ciągu tygodnia je tyle samo, co plastiku znajduje się w karcie kredytowej, Tak więc są to ilości, które teoretycznie są niby małe, ale jednak są zupełnie przerażające. A powodem, dla którego w ogóle o tym mikroplastiku zaczęliśmy rozmawiać, jest fakt, że plastik jest niebiodegradowalny. I po prostu naukowcy zaczęli się zastanawiać nad tym, co się z nim dzieje, kiedy teoretycznie się Rozpada. No i co się z nim dzieje? Okazuje się, że rozdziela się po prostu na mniejsze i mniejsze cząsteczki, i tak naprawdę, kiedy już mówiliśmy o tych mikroplastikach, to wydaje mi się, że większość z nas wiedziała, że będzie to dokładnie tak samo jak z atomem że po prostu wiemy teraz o mikroplastikach, ale jeśli będziemy mieć możliwości, aby spojrzeć jeszcze bardziej w głąb tego wszystkiego, co nas otacza, to odnajdziemy jeszcze mniejsze cząsteczki plastików, które jeszcze bardziej mogą wpłynąć na nasze życie i na nasze ciała. I od właśnie tego typu straszna rzeczywistość, straszny koszmar nas wszystkich się ziścił. Bo okazuje się, że pomiędzy 10 a 100 razy więcej nanoplastików zostało odkrytych w butelkach z wodą pitną, które każdy z nas od czasu do czasu kupuje sobie gdzieś tam, kiedy nie, wiem, nie ma dostępu po prostu do wody pitnej w żaden inny sposób. Nie może jej zakupić, bo jest gdzieś na pustyni albo, nie wiem, gdziekolwiek indziej, gdzie woda z kranu po prostu jest niezdatna do picia. No i powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że jest to całkiem przerażające. Naukowcy mówią, że najprawdopodobniej większość plastiku, który przenika do wody pitnej, która w plastikowej butelce się znajduje, pochodzi z samej butelki. Mówią oni, że najprawdopodobniej ma to związek z filtrem membranowym i z odwróconą osmozą cokolwiek to znaczy, słuchajcie. To ma teoretycznie chronić przed zanieczyszczeniami, ale może przed innymi zanieczyszczeniami niż plastikowymi, bo ha, 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 jokes on them. Okazuje się, że przed plastikowymi zanieczyszczeniami wcale nie chroni, a wręcz możliwe, że właśnie plastikowe zanieczyszczenia uwalnia do tej właśnie owej wody pitnej. Naukowcy nie podzielili, które marki wody charakteryzowały się taką olbrzymią ilością nanoplastików. Powiedzieli jednak, że były to po prostu popularne marki wody, które można było znaleźć w Stanach Zjednoczonych w sklepach. No i powiem wam szczerze, że to chyba tak naprawdę jest jeszcze bardziej przerażające. Co prawda mówiąc o tym, muszę tutaj przyznać, że w Stanach Zjednoczonych jest dużo mniej regulacji odnośnie plastiku niż my mamy tutaj w Europie. W związku z tym w jakiś sposób teoretycznie można powiedzieć, że ciutkę możemy bardziej odetchnąć. Bo wiecie, na przykład, jeśli chodzi o BPA, które w Europie było zakazane już od jakiegoś czasu, to w Stanach Zjednoczonych dopiero ostatnio bodajże chyba z pół roku temu zostało ono zakazane w produktach na przykład dla dzieci itd. To jednak warto pamiętać, że różnego rodzaju wtalany i inne elementy, które w plastikach są popularnie wykorzystywane również w Unii Europejskiej, już od dawien dawna były. No były raportowane jako mega groźne dla naszego zdrowia, a możliwe, że to i one właśnie w tych, wśród tych nanoplastikowych cząsteczek się znajdują i do naszego ciała, do naszych organów przenikają. Mówiąc o całym tym problemie, oczywiście nie mogę nie wspomnieć formułki, którą zawsze każda osoba, która o problemie plastikowym mówi, a mianowicie nie mogę nie wspomnieć o tym, że rok rocznie. Produkuje się około 430 milionów ton różnych plastików. Pośród tych plastików, tak naprawdę, większość jest nieskategoryzowana, większość z nich w żaden sposób nie jest biodegradowalna, większość z nich w żaden sposób nie może być recyklingowana, ponieważ jest zbitkiem bardzo wielu różnych substancji, różnych plastików, które po prostu recyklingowane nie są, jako że są unikalne same w sobie. No i możliwe, że właśnie dlatego szacuje się iż aż nawet do 90% z tych plastików recyklingowanych nie jest w związku z tym za każdym razem kiedy widzicie, że coś jest z recyklingowanego plastiku, to uwierzcie mi na słowo, że jest to y, tylko z tych szalonych 10%, które nie skończyły na wysypisku śmieci albo w jakiejś spalarce gdzieś nie wiadomo gdzie, ponieważ reszta po prostu recyklingowana nie może być z takich sensu stricto, wiecie, technicznych powodów. Biorąc pod uwagę Nowe badanie, ale również całą wiedzę, którą ja mam, którą zdobyłam na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat, robiąc różne widea, ucząc się na ten temat, czytając różne książki itd. To ja najbardziej zachęciłabym Was do tego, abyście zrezygnowali z plastiku gdziekolwiek w Waszym otoczeniu, jeśli tylko możecie. Oczywiście nie dajcie się zwariować, jak widzicie ja tutaj siedzę przy mikrofonie, który ma jakieś tam części plastikowe, korzystam z laptopa, który ma plastikowe guziki z aparatu, który też z plastiku jest i tak dalej, i tak dalej. To, że nie wiemy jakie skutki mogą mieć na nas nanoplastiki to jedno, ale to co wiemy to fakt, że wtalany na przykład mega wpływają na naszą gospodarkę hormonalną i też właśnie w związku z tym najprawdopodobniej to właśnie one przyczyniły się do tego, że płodność wśród ludzi spada. Oprócz tego wiemy, że jakieś rodzaje plastików są rakotwórcze. No a pomijając już nawet te dwa mega ważne powody, to nie wiem jak wy, ale ja wolę nie jeść plastiku na porządku dziennym, po prostu od tak dlatego, że wolałabym zjeść raczej ogórka. No ale może ja jestem szalona. No więc, takie to były najnowsze odkrycia na temat plastiku. Dajcie mi znać, co wy myślicie na ten temat. Dajcie mi znać, jak wy redukujecie ilość plastiku u siebie w życiu. Albo może decydujecie się nie redukować tej ilości. Może decydujecie się owijać cali plastikiem i w nim spać. Nie wiem. Dajcie mi znać, jestem ciekawa. A tymczasem pamiętajcie, że możecie korzystać z oferty z Hof, albo możecie dołączyć do członków społeczności na kanale tutaj, aby wspierać tworzenie tego typu treści i szerzenie tego typu informacji w internecie. Dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa.